Cześć! Jak wykorzystać stare, niepotrzebne rzeczy? Jak dać im nowe życie? Dziś pokażemy kilka przedmiotów codziennego użytku, które można ponownie wykorzystać w domu. Zapraszamy do oglądania! Podejrzewam, że większość z Was, tak jak ja, ma w domu sporo pustych słoików. Pokażę Wam dziś, jak wykorzystać je do stworzenia pięknych nastrojowych lampionów. Na początku zrywam etykietę i dokładnie oczyszczam słoik. Następnie naklejam taśmę malarską, na której rysuję wybrany wzór. W kolejnym kroku wycinam wzór i odklejam pozostałą część taśmy. Teraz maluję dokładnie cały słoik farbą w sprayu. Na końcu ozdabiam lampion markerem, a górę słoika sznurkiem. Pozostało już tylko wstawić świeczkę i gotowe. Nie namęczyłam się wcale przy wykonaniu tych lampionów, a efekt bardzo mi się podoba. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykorzystać stare wiadra w zupełnie innym niż dotychczas kontekście. Oglądajcie! Na początku pokrywam wiadra podkładem malarskim, a kiedy wyschną, maluję je na wybrane kolory. Teraz odmierzam wysokość nóg i docinam deskę. Następnie rysuję ukośną linię łączącą ze sobą obie krawędzie. Teraz przycinam deski po narysowanej linii, po czym je szlifuję. W kolejnym kroku zaznaczam miejsca i przewiercam otwory, w których będę doczepiać nogi do wiadra. Zagniatam metalowe uchwyty, aby nie wystawały. Teraz robię otwory w wiadrze, po czym przymocowuję do niego nogi. Pozostało wypełnić środek i włożyć do wiadra poduszkę. Takiego mebla na pewno nie zobaczycie u swoich sąsiadów. Przerobione wiadro świetnie spełnia swoją nową funkcję i dodatkowo wprowadza do wnętrza sporą dozę oryginalności. Ta walizka kryje w sobie wiele tajemnic. Była w moim domu od lat. Nie mam więc serca jej wyrzucić, dlatego pomyślałam, że zrobię z niej coś, co sprawi, że zostanie ze mną jeszcze dłużej. Zobaczcie. Przerabianie zaczynam od wycięcia niepotrzebnych elementów. Teraz mierzę wnętrze walizki i docinam materiał, który przymocowuję w środku. Całość maluję na biało, nie zapominając również o drobnych elementach. Następnie maluję na biało tralki, a kiedy wyschną, przymocowuję je z pomocą gąza do walizki. Teraz do starego lustra przyklejam rzepy i mocuję je w walizce. Na koniec ozdabiam brzegi walizki koronką. Moja walizka jest znowu użyteczna, a przy okazji uratowałam również lustro. Taka metamorfoza trochę zajmuje, ale jeśli podobnie jak ja lubicie takie rzeczy, no to nie będzie Wam szkoda poświęcić na to czasu. Ostatnio robiłam przemeblowanie w swoim biurze i znalazłam mnóstwo niepotrzebnych gazet. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak je wykorzystać w bardzo prosty sposób. Na początku zwijam gazetę i zabezpieczam ją gumką recepturką. Teraz wypełniam nimi przestrzeń paska, tworząc kształt pufy. Wystarczy tylko podciągnąć pasek do góry i gotowe. Jak widzicie, szybko poradziłam sobie z dużą ilością niepotrzebnych gazet, dzięki którym stworzyłam designerską pufę. Pamiętajcie tylko, żeby rzucić jakieś miękkie futerko, aby Wam było wygodniej. Ostatnio zauważyłam, że mam bardzo dużo zużytych żarówek, więc postanowiłam, że coś z nich zrobię. Pokażę Wam, jak wykonać ciekawą dekorację, która nada romantycznego charakteru Waszemu wnętrzu. Na początku demontuję środek żarówki i wysypuję z niej zawartość. W kolejnym kroku wlewam naftę, ucinam knot na wybraną długość, umieszczam w żarówce i zakładam podkładkę, tak aby uszczelnić żarówkę. Pozostało już tylko przykleić żarówki do deseczki, którą przygotowałam sobie wcześniej i gotowe. Nie każdy wieczór musicie spędzać z drugą połówką. Jeżeli potrzebujecie kilku chwil dla siebie, to takie świeczki z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój, a Wy na pewno poczujecie się zrelaksowane. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do działania i że ze swoich niepotrzebnych rzeczy stworzycie niepowtarzalne dzieła.
Sprawdźcie afterki oraz nasz Instagram, a na kanale Castorama Polska macie dodatkowe odcinki od nas. Przypominamy też o klikaniu w dzwoneczek pod filmem, żeby za tydzień o nas nie zapomnieć. Do zobaczenia!